Drodzy, było to wiele lat temu już. Dostąpiłem swego czasu takiego przywileju, jaki dostępowało wielu moich kolegów, mężczyzn, otrzymawszy powołanie do wojska. Udałem się do Warszawy, bo tam stacjonowała moja przyszła jednostka. Nie byłem tym faktem zachwycony oczywiście, ale nie było innego wyjścia. I pamiętam, że ten pierwszy okres, który nazywa się unitarką, taki okres, kiedy jeszcze niby się nie jest żołnierzem, chociaż już jest skoszarowanym, upływał mi tak troszkę w różnych rozterkach. Brakowało mi kontaktu z normalnymi ludźmi, normalnego klimatu i takim marzeniem moim było to, żeby móc jak najszybciej wyjść na przepustkę, żeby pooddychać innym powietrzem. I okazało się, że nasz dowódca, chyba widząc troszkę, że my potrzebujemy troszkę tego powietrza, ogłosił, że w najbliższą niedzielę będzie możliwość wyjścia na przepustkę pod opieką podoficera naszego. I kto jest chętny, to może się zapisać na listę. No i oczywiście byłem jednym z pierwszych, który to zrobił. Już miałem swoje plany, wizje, nigdy wcześniej w Warszawie nie byłem, więc myślałem, no zobaczę troszkę to miasto, będzie bardzo przyjemny czas. No, okazało się, że nie tylko ja miałem takie, znaczy marzenia o tym, żeby zwiedzać Warszawę. I gdzieś chyba 12-14 nas wyszło, razem z nami nasz dowódca drużyny. I no, dosyć szybko nastąpiło rozczarowanie, dlatego że moi koledzy też chcieli zwiedzać Warszawę, ale szlakami barów warszawskich. No i faktycznie tak to wyglądało, że tak od jednego do drugiego, a co wyszli z jednego, to byli coraz bardziej weseli, coraz bardziej tacy chwiejący się. Ja no, bardzo się nudziłem, a odejść nie mogłem, dlatego że no, nie mogłem odejść od nich. I no, nad jednym się zastanawiałem, jak my przejdziemy przez bramę Koszar. No udało się jakimś sposobem. Poszedłem sfrustrowany na salę telewizyjną, żeby sobie coś obejrzeć, ale niedługo posiedziałem, dlatego że za chwilę przybiegł dyżurny z kompanii i poprosił wszystkich tych, którzy byli na przepustce, aby stawili się szybciutko na kompanii. Poszedłem, kiedy już wszedłem, to w takim szeregu stali wszyscy moi współtowarzysze wyprawy. Ja stanąłem na samym końcu, przechadzał się wzdłuż tego szeregu nasz dowódca, skądinąd naprawdę bardzo fajny człowiek, porucznik, i wygłaszał swoją mowę, oczywiście taką pouczającą, po czym stając przed pierwszym z brzegu wydał komendę chuchnij. Chuchnął, oczywiście krok do tyłu, bo jak browar zapachniało. I tak wiecie, kolejno, to sama komenda, w końcu stanął przede mną, wydał tą samą komendę, ja chuchnąłem, a on patrzy z takim zdziwieniem, a ty co? Wiecie, zrobiło się tak trochę trudno dla mnie, dlatego że zdałem sobie sprawę z czego? Co myślą moi koledzy? Jedyny, który nie uczestniczył w imprezie. Ale wszystko skończyło się na szczęście dobrze, konsekwencji dla mnie żadnych nie było. Natomiast no, do dziś pamiętam tą wyprawę i moje tamtejsze wrażenia. Ja wtedy już byłem abstynentem i daleko było mi do tego, żeby w czymś takim uczestniczyć. Drodzy, czy zostaliście kiedyś oskarżeni o coś, czego nie zrobiliście i nie byliście w stanie dowieść swojej niewinności? Zdarza się w życiu, prawda? Czy zdarzyło się, że odebrano wam możliwość wytłumaczenia się z tego, co się wydarzyło? Czy było łatwo pogodzić się z tym stanem rzeczy? Jak wówczas się czuliście? Jakie uczucia wam towarzyszyły? Być może widzieliście jakieś dziwne spojrzenia, może jakieś szepty dochodzące zza waszych pleców, prawda? I nie mogliście absolutnie nic zrobić. Jakakolwiek próba wyjaśnienia, wytłumaczenia się z zaistniałej sytuacji jeszcze bardziej być może pogrążała w was w myśl tego powiedzenia, że tłumaczą się tylko winni.
Pewnego dnia, drodzy, w takiej sytuacji znalazł się pod ścianą sam Pan Bóg. A oszczercą był, pamiętacie kto? Sam szatan. Chciałbym, drodzy, abyśmy dzisiaj troszeczkę spędzili czasu w księdze Joba. Pan Bóg wtedy też nic nie mógł zrobić. On mógł tylko czekać, aż czas zweryfikuje oskarżenia, które zostały pod jego adresem wtedy rzucone. Obrona jego charakteru leżała poza możliwościami obrony przez niego samego. Tym, który miał dowieść, że oskarżenia są fałszywe, był człowiek. Człowiek imieniem Job. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się chwilkę Jobowi. Księga Joba, pierwszy rozdział i tam od pierwszego wiersza. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job. A mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło się mu 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najzamożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego jak zwykle wydawali uczty, każdy w swoim domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić, wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Mamy taki niezwykły obraz człowieka, bogobojnego, poświęconego Bogu. Człowieka, który żyje w bardzo bliskich relacjach ze swoim Stwórcą i ceni te relacje. Czytamy, że jest bardzo zatroskany także o to, co czynią jego dzieci. W razie czego, na wyrost, jak gdyby jest gotów składać ofiary, ażeby i one były z Bogiem pojednane. Przykład naprawdę bardzo, bardzo bogobojnego człowieka, któremu zależy na dobrych relacjach z Panem Bogiem. Ale nieco dalej, kiedy czytamy, dostrzegamy coś, co dzieje się w tym samym czasie za kulisami. Pewna duchowa rzeczywistość. 6-7 wiersz. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boże, aby stawić się przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Lucyfer pojawia się na tej radzie jako uzurpator, jako ktoś, kto podstępem przejął kontrolę nad ziemią. I kiedy Bóg stawia mu pytanie, skąd przychodzisz, a wiemy, że do pewnego momentu mógł przychodzić jako przedstawiciel ziemi, szatan mówi, przychodzę z miejsca, które należy do mnie. Przeszedłem je wzdłuż i wszerz. Wszystko, co tam jest, należy tylko do mnie. Jaka jest reakcja Pana Boga na jego butę, pychę? Wiersz 8. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Pan Bóg zwraca uwagę Lucyfera na jednego człowieka, jego przyjaciela Joba. I chcę zwrócić uwagę na to, że rzeczywistość jednak troszkę wygląda inaczej, niż by Lucyfer sobie tak naprawdę życzył. Bóg mówi, że na tej przejętej podstępem planecie żyje pewien mąż, człowiek, który służy Jemu, który jest bogobojny, który wybrał Boga za swego Pana i Zbawiciela. A tak na marginesie, drodzy, czy chcielibyście usłyszeć tego typu opinię, jaką Bóg wyraził o Jobie, którą przeczytaliśmy? Prawda, że piękna? Mąż to bogobojny i prawy. Ale czytamy, drodzy, dalej w tekście, że szatan nie daje za wygraną. Wiersz 9, 10. Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc,
Czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. I co teraz, Panie Boże, z tym zrobisz? Czy za darmo Job jest taki sprawiedliwy, bogobojny, posłuszny Tobie? Czy bez przyczyny, bez korzyści własnej, czy bezinteresownie tak naprawdę Job Tobie służy? Czy Ty, Panie Boże, jesteś aż tak bardzo naiwny, aby uwierzyć w intencje i postępowanie Joba? Szatan chce powiedzieć Bogu i całemu uniwersum, które przysłuchuje się tej konfrontacji, że Job służy Bogu tak naprawdę z pobudek bardzo egoistycznych. I tutaj napotykamy na pewien problem, dlatego że, drodzy, gdy ktoś atakuje motywy twojego postępowania, będziesz potrzebować dużo czasu, aby dowieść, że są to fałszywe oskarżenia. Nie jest łatwo przed takim atakiem się obronić, dowieść swojej niewinności. I Pan Bóg znalazł się w poważnym problemie. Wokół znajdowali się aniołowie, znajdowali się przedstawiciele nieupadłych światów i wszyscy oni przyglądali się tej niezwykłej konfrontacji między Panem Bogiem a Lucyferem. Co Pan Bóg powinien zrobić, by obronić swój charakter, ale też intencje, postępowanie jego przyjaciela Joba? Szatan rzucił Panu Bogu rękawicą w twarz. I tą rękawicę trzeba było podnieść i przyjąć wyzwanie. Jednakże Pan Bóg ma też świadomość tego, że szatan jest przebiegły, że on nigdy nie walczy uczciwie, fair play. Biblia nazywa go kłamcą, oszczercą, oskarżycielem. Dla niego wszystkie środki są dozwolone. Szatan, choć atakuje Joba, to tak naprawdę kto jest głównym celem jego ataku, drodzy? Pan Bóg, dokładnie. Szatan mówi, ty nie jesteś w porządku, bo ty przekupiłeś Joba, obdarowując go licznymi błogosławieństwami. On tobie służy dlatego, że ma z tego naprawdę wiele korzyści. Nie służy tobie dlatego, że cię kocha, ale dlatego, że ma w tym swój biznes, swój interes. Motywem jego wierności są błogosławieństwa, którymi go obsypałeś. I w końcu czytamy w tekście, że szatan proponuje Panu Bogu przeprowadzenie doświadczenia. Wiersz 11. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył. Zabierz mu to wszystko, co ma, a przekonasz się, ile jest warta przyjaźń Joba. Z jakich, drodzy, motywów my służymy Panu Bogu? Zadaliście sobie kiedyś takie osobiste pytanie? Dlaczego stoimy po stronie Pana Boga? Dlaczego Go wybraliśmy? Dlaczego jesteśmy Mu wierni? Czy też dla korzyści własnych? Może z lęku, strachu, bo być może możemy stracić coś? Co nami kieruje, drodzy? Jakie motywy? Gdyby Pan Bóg mógł spojrzeć na nasze życie i zadać to pytanie, dlaczego mi służysz, prawda? Jaka by była moja odpowiedź? Twierdzenie Lucyfera brzmi, że nie ma nikogo na tej ziemi, kto służyłby Panu Bogu z pobudek niesamolubnych. Jaka jest odpowiedź Pana Boga? Wiersz 12. Na to rzekł Pan do szatana. Oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Nie wiem jak wam, drodzy, ale mnie ta odpowiedź Pana Boga nie podoba się. Jak to jest, drodzy, że wszechmocny Bóg, wszechpotężny, zostawia nas czasami w rękach złego szatana? Stawialiście sobie kiedyś takie pytanie? Kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą próby, kiedy być może wołacie i jest cisza,
Czy nie stawiamy sobie czasem takich pytań, kiedy widzimy ogrom zła, problemów, które przytłaczają ten świat, także te obecne, w których dzisiaj uczestniczymy? Jak wytłumaczyć, drodzy, wojny? Jak wytłumaczyć obozy koncentracyjne, przemoc, głód, kataklizmy, których coraz więcej? Gdzie jest ten Bóg? Czy zdrzemnął się? Zapomniał? Jeśli istnieje, dlaczego nie reaguje w stosowny sposób do tego, co nas otacza? Dlaczego milczy? Dlaczego jest cisza? Szereg lat temu spotkałem pewnego człowieka. Dzisiaj ma 90 lat. Wtedy miał około 70, może mniej troszkę. Kiedy dowiedział się, kim jestem i z czym przychodzę, ja odwiedzałem z literaturą wtedy ludzi, wpuścił mnie do domu, zaprosił i powiedział od razu: jestem ateistą. Nie zrobisz ze mnie chrześcijanina. I bez jakichś wielkich wstępów zaczął opowiadać, dlaczego jest ateistą. Mówi, że kiedy był chłopcem, przeżył pacyfikację jego rodzinnej wioski przez hitlerowców. Mówi, zapędzono ludzi do stodoły, podpalono. Dzieci wyrywano kobietom i rozbijano o ściany domów. Ciężarnym rozpruwano brzuchy bagnetami i mordowano w sposób bestialski. I mówi, a wiesz, co mieli napisane na swoich pasach, na klamrach? Bóg z nami. Mówi, ja w takiego Boga wierzyć nie chcę. Ja takiego Boga znać nie chcę. Drodzy, jakiś czas temu przeczytałem książkę Jana Karskiego, Tajne Państwo. Polecam skądinąd. Gruba księga, ale warta przeczytania. Książka napisana przez człowieka, który pisał ją w trakcie okupacji. Człowieka, który był kurierem państwa podziemnego. Swoje też przeżył, dlatego że w pewnym momencie został aresztowany przez gestapo, poddany trudnemu badaniu. W pewnym momencie targnął się nawet na swoje życie, dlatego że w pewnym momencie doszedł do takiej granicy, gdzie stwierdził, że więcej nie wytrzyma, a nie chce zdradzić, nie chce wydać tajemnic. I ostatecznie odratowany, potem odbity przez kolegów z konspiracji, wrócił do konspiracji po dojściu do zdrowia, do sił i w jakimś momencie dowiedział się, że uda się na zachód, że będzie musiał zabrać ze sobą mikrofilmy, informacje o tym, co dzieje się w Polsce. I pewnego dnia spotkał się z przedstawicielami gmin żydowskich. Oni chcieli też przekazać mu pewne informacje i prośbę o ratunek, żeby Zachód zareagował na eksterminację. I on postanowił, że chce wejść do getta. Chce zobaczyć na własne oczy, co tam się rozgrywa. Powiedzieli mu, jeżeli wejdziesz do getta, już nigdy więcej nie będziesz mógł zasnąć spokojnie. I tak faktycznie było. Wszedł do tego getta dwukrotnie. Za pierwszym razem po 2 godzinach bodajże wyszedł. Nie był w stanie patrzeć na to, co tam zobaczył. Potem ponownie po jakimś czasie wszedł, wtedy dużo więcej czasu tam spędził. Zobaczył straszne rzeczy. Mówi, wspominając jedną z takich, że dziwiło go, że zwłoki, które były wynoszone, były obnażone z ubrań, kładzione na chodnikach przed budynkami i to było wszystko. Pyta się, dlaczego w taki sposób? Powiedziano mu, że ustalono tak wysoki podatek od pochówku, że nie było, że ludzie nie byli w stanie po prostu tego opłacić. A dodatkowo jeszcze upokorzeniem takim, odebraniem ludziom wszelkiej nadziei było właśnie obnażanie, pozostawianie bliskich właśnie w takim stanie. Opowiada, że pewnego dnia udał się do pewnego obozu przejściowego. Takich obozów było chyba kilkanaście w Polsce dla Żydów, gdzie w przebraniu żołnierza estońskiego mógł zobaczyć od środka, jak to wszystko funkcjonuje. To był listopad, śnieg, deszcz, temperatura.
Ludzie stłoczeni w niewiele baraków, większość na zewnątrz. I w pewnym momencie podjeżdżał skład bydlęcych wagonów i nagle rozpoczynało się piekło. Wystrzały, bagnety, bicie ludzi kolbami, zaganianie po rampie do tych wagonów. Opowiada, że upychano ile się dało, ale że jeszcze nad głowami było miejsce, to wrzucano dzieci, więc ten wagon był cały wypełniony. Podłoga była usypana wapnem. Kilkadziesiąt kilometrów dalej odprowadzano ten skład i pozostawiano na 3-4 dni. I to wystarczyło. Opisuję w tej książce wiele rzeczy z działalności państwa podziemnego, ale też i tego rodzaju trudne wydarzenia, które gdy my dzisiaj o nich się dowiadujemy, czytamy, słuchamy, one wciąż poruszają. Drodzy, spójrzmy na to, co dzieje się dalej w historii z Księgi Joba. Pierwszy rozdział od wiersza 13. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi, pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na muć i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Posłaniec za posłańcem i każdy ze złą wieścią i w końcu z tą najgorszą. Job jednego dnia traci wszystko, włącznie z ukochanymi dziećmi. Dlaczego? Pośród tego ogromu cierpienia, tragedii, bólu, jedno jest, drodzy, najboleśniejsze. Milczenie Boga. Totalna cisza i pustka. Dlaczego tak, drodzy, jest, że w jednych sytuacjach, których doświadczamy, Pan Bóg odpowiada niemal natychmiast, przychodzi ukojenie, a w niektórych jest po prostu pustka. Podczas tego pamiętnego spotkania synów Bożych mógł odpowiedzieć na logikę szatana logiką, argumentem na argument. Ale Pan Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że szatana nie da się przekonać, choćby najlepszą argumentacją, logiką. Szatana nie da się też i przekonać używając siły, dlatego że on tylko czeka na to, aby wymierzyć swój paskudny palec i oskarżyć Boga, że aby bronić swego honoru, tronu, gotów jest poświęcić swoich słabe stworzenia, używając wobec nich siły. Szatan tak naprawdę może być pokonany tylko przez kogoś, kto jest słabszy od niego. I to jest takim, drodzy, paradoksem pewnym. Dlatego, że aby móc pokonać szatana, Bóg musiał stać się słabym człowiekiem. Zauważyliście, drodzy, kto w Księdze Objawienia pokonuje smoka? Taki mały test ze znajomości. Baranek. Tak. W Księdze Objawienia smoka pokonuje baranek. Apostoł Paweł pewnego dnia wyznał pewną taką tajemnicę, którą odkrył, kiedy powiedział, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dlaczego? Bo opiera się na mocnym ramieniu Bożym. Tylko kiedy jesteśmy blisko Pana Boga, drodzy, zwyciężamy mimo tego, że jesteśmy słabi. I wierzę, że tego też w swoim życiu doświadczamy. Gdy Job stracił wszystko, drodzy, co jeszcze mu pozostało? Przeczytajmy z pierwszego rozdziału, wiersz 20 po 22. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł:
Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Pozostało mu życie i pozostało mu zaufanie do Boga, mimo tego, co go spotkało. Kto jeszcze pozostał Jobowi? 2 rozdział, wiersz 9. I rzekła do niej żona, czy jeszcze trwasz w swej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj. I rodzi się pytanie, dlaczego pozostała żona? Nie umniejszając znaczeniu żoną, prawda? Diabeł wiedział, co robi. Kto jeszcze pozostał Jobowi, drodzy? W 2 rozdziale, nieco dalej, czytamy o przyjaciołach Joba, prawda? Czytamy o przyjaciołach, którzy dowiedzieli się o tym, co spotkało Joba i postanowili przybyć, ażeby tego człowieka pocieszyć, zachęcić, podnieść na duchu. Sprawozdanie mówi nam o tym, że kiedy zbliżyli się i zobaczyli Joba, w jakim jest stanie, rozdarli swoje szaty, posypali swoje głowy popiołem i podnieśli lament. A potem pamiętacie, co zrobili? Usiedli. Pamiętacie, ile dni? Tak, tydzień ciszy, tydzień milczenia. 7 dni bez jednego słowa. Pamiętacie, kto pierwszy się odezwał? Job. Job. W 3 rozdziale jest opis tego, że Job w pewnym momencie już nie wytrzymał i zaczął uskarżać się na swój los. Pełen smutku, goryczy, bólu, cierpienia. W pewnym momencie to pękło, gdzieś wylało się z niego. I pamiętacie, jak zareagowali na tą przemowę Joba, jego przyjaciela? Oskarżyli go. Tak, oskarżyli go, że wiesz, Jobie, patrząc na to, co cię spotkało, no, musiałeś coś narozrabiać i to tak poważnie, że ta kara Boża jest taka bardzo sroga. Uznali, że no, to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg pozwolił na coś takiego, gdyby Job sobie na to nie zasłużył. Taktyka diabła, drodzy, do dziś działa w podobny sposób. Słyszycie takie określenia czasami, kiedy coś kogoś spotka, czy być może nas, Bóg go pokarał? Albo Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy? Mój ojciec miał takie powiedzenie, że skarał Bóg za co mógł, kiedy ktoś się przewrócił, coś sobie zrobił, prawda? Coś nie wyszło w życiu. Bywacie na cmentarzach, prawda? Pamiętacie, jaki tam jest taki najbardziej popularny napis na nagrobku? Bóg tak chciał. Czy Bóg tak chciał? Jak diabłu udało się wmówić ludziom rzeczy, których sam jest sprawcą i przypisać je Bogu, który wcale tak nie chciał. Boże plany, wiemy, były zupełnie inne wobec nas. Co jeszcze pozostało Jobowi, drodzy? 2 rozdział, wiersz 5 i dalszy. Od 4 może po 8. Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc, to jest to drugie spotkanie synów Bożych. Kiedy Job już jest poddany cierpieniu, obróbce przez diabła w taki straszny sposób, okazuje się, że to za mało. Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc, skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać i siedział w popiele. Do tego wszystkiego doszła jeszcze choroba. Niesamowite cierpienie, ból. Co jeszcze zostało? 10 wiersz. Odpowiedział jej mówiąc, mówisz jak mówią kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ustami.
zaufanie. Pośród tragedii, pośród bólu, ogromu cierpienia, niezrozumienia sytuacji, w której się znalazł, Job nadal mimo wszystko ufa Bogu. Co jeszcze pozostało Jobowi? Coś, o czym nie wiedział. Drugi rozdział, wiersz trzeci. I rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Bóg powtarza opinię o Jobie, którą wyraził w pierwszym rozdziale. Nic się nie zmieniło. Job dalej w oczach Bożych był tym samym człowiekiem z takim samym stosunkiem do Boga jak wcześniej, mimo tego, co go spotkało. Ale ten wiersz mówi o czymś jeszcze, drodzy. O tym, że Job tego nie wiedział, tego nie czuł nawet, ale pozostała mu obecność Boża w jego życiu. Ten tekst mówi o tym, że Pan Bóg bardzo skrupulatnie przyglądał się temu trudnemu doświadczeniu, które Job przeżywa. Pan Bóg w tym cierpieniu, w tym bólu był bardzo blisko Joba. Job miał prawo, aby nie rozumieć tego wszystkiego, co dzieje się w jego życiu i tak gwałtownie. Czytamy nieco dalej, że przygnieciony ciosami, tym wszystkim, co go spotkało, tym trudnym doświadczeniem, do tego jeszcze choroba, świadomość tego, że jego życie w zasadzie wisi na włosku. Czytamy, że zaczyna bronić swojej niewinności troszkę kosztem Bożej sprawiedliwości. Czasami przychodzi taki moment w naszym życiu, kiedy stawiamy pytania i być może zapędzamy się w tych pytaniach troszkę zbyt daleko w stosunku do Pana Boga. Ale nieco dalej czytamy, że gdy Pan Bóg uświadamia Jobowi jego niewiedzę i swoją sprawiedliwość w tym wszystkim, mimo cierpienia, które na niego spada, Job rozumie, że Pan Bóg dalej, mimo tego, co się dzieje w jego życiu, jest po jego stronie. Otwórzcie 42 rozdział. Nie mamy czasu, żeby przeczytać wszystkie te fragmenty, które warto by było, ale chociaż niektóre. Job 42 rozdział, wiersz od 1 po 6. Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc, wiem, że ty wszystko możesz i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale ci to ja mówiłem nierozumnie, o rzeczach cudownych dla mnie, o których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Mimo tego, że Job znał swojego Boga, bo też dlatego służył mu całe życie, to właśnie w tym doświadczeniu, które staje się jego udziałem, tak trudnym, tak bolesnym, Job mówi, że tylko ze słyszenia wiedział tak naprawdę o Bogu. Ale że właśnie teraz, w tym doświadczeniu, w tych trudnościach, w tym bólu, tak naprawdę zobaczył i poznał Boga i Jego miłość. Drodzy, czasami Pan Bóg dopuszcza trudne momenty w naszym życiu, bo ma jakiś cel. My tego możemy nie rozumieć. Może to być poza naszymi możliwościami pojmowania, ale doświadczenia, które są naszym udziałem, często właśnie zbliżają do Boga. Często właśnie pośród doświadczeń tak naprawdę widzimy Boga, możemy Go dotknąć. Doświadczenia powodują, że rodzi się pewne zaufanie, zażyłość i czasami, choć one są trudne, z Bożej perspektywy są konieczne. I my gdzieś tam dopiero, będąc już w wieczności, mając za sobą to wszystko, co tutaj i teraz, będziemy mogli zrozumieć, dlaczego Bóg prowadził nas takimi czy innymi drogami, które może były trudne, bolesne, pełne wyrzeczeń i cierpienia, ale jednak miały jakiś sens. Ktoś napisał takie ciekawe słowa, że trudności i problemy nie wytworzą w naszym życiu wiary,
ale mogą objawić, jaką jest nasza wiara i nasze zaufanie do Boga. Natomiast przeszłe doświadczenia, drodzy, z Panem Bogiem mogą pomóc nam przejść przez te, które być może dzisiaj przechodzimy, czy będziemy przechodzić jeszcze w przyszłości. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale to jest nasze bogactwo. To jest coś, do czego możemy wrócić, odwołać się. Jeśli Bóg był wtedy z nami, to i będzie z nami też i w przyszłości. To jest to zaufanie. Pamiętam takie doświadczenie sprzed lat, kiedy zajmowałem się stricto tylko kolportażem i był taki czas, kiedy naprawdę fajnie to wyglądało. Było wiele doświadczeń z ludźmi, byli tacy, co przychodzili do Pana Boga. Książki się bardzo dobrze sprzedawały, naprawdę żyliśmy z tego i to był dobry czas. Ale przyszedł taki moment, wiecie, kiedy doświadczenia dalej były fajne z ludźmi, ludzie dalej przychodzili do kościoła, ale książki przestały się sprzedawać. Jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci i zacząłem się zastanawiać nad tym, co dalej. Stawiałem Panu Bogu pytania, dlaczego tak się dzieje. Panie Boże, wiesz, że musimy żyć. Zacząłem myśleć o tym, że trzeba będzie zmienić zajęcie prawdopodobnie. I pamiętam, że pewnego dnia zadzwoniła taka zaprzyjaźniona siostra i zapytała: Adam, jak jest? No ja powiedziałem, no nie jest dobrze. Odłożyła słuchawkę, a po kilku dniach przyszedł przekaz pieniężny, wiecie, który pokrył nasze potrzeby, które mieliśmy i długi nawet, w które weszliśmy. Ona nie wiedziała, ile, a Bóg wiedział. Pan Bóg potrafi rozwiązywać nasze problemy w sposób, który często nas zaskakuje. Problemy Joba, drodzy, objawiły to, jaka jest jego wiara, jego zaufanie do Pana Boga. Otwórzcie 23 rozdział i tam chciałbym przeczytać wiersze od 1 po 6 i później dalsze. Na to odpowiedział Job i rzekł: i dziś moja skarga pełna jest goryczy, bo jego ręka zaciążyła na moich westchnieniach. O gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją sprawę, moje usta napełniłbym dowodami, chciałbym poznać słowa, które by mi odpowiedział i dowiedzieć się, co mi powie. Czy w swej wielkiej mocy będzie się prawował ze mną? Nie, byleby tylko zwrócił na mnie swoją uwagę. I od wiersza 8. Oto gdy idę naprzód, nie ma go. Gdy się cofam, nie zauważam go. Gdy szukam go po lewej stronie, nie dostrzegam go. Gdy się ukrywa po prawej, też go nie widzę. Zna bowiem drogę, którą postępuję. Gdybym nie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Moja noga trzymała się mocno jego śladu. Jego drogą szedłem i z niej nie zboczyłem. Od przykazań jego warg nie odstępowałem. Zachowałem w sercu słowa pochodzące z jego ust, lecz on jest zawsze ten sam. Któż go odmieni? Czego on pragnie, to czyni. On też wykona, co mi jest przeznaczone, a takich przeznaczeń jest u niego wiele. Job mówi, że chciałby się spotkać z Bogiem twarzą w twarz, że ma szereg pytań, które by mu chciał zadać i usłyszeć odpowiedź. Mówi też o tym, że na miarę swojej mądrości, zrozumienia starał się być zawsze wierny Bogu i postępować według jego przykazań. Mówi o tym, że Bóg też o tym wie, ale mówi też, że kiedy szuka tego Bożego oblicza, to nie znajduje go. Jest cisza, jest próżnia, patrzy i nie widzi, nasłuchuje, a nie słyszy. Mówi o pewnym stanie swoim emocjonalnym także, o pewnym żalu, który gdzieś tam się toczy w jego życiu. I w końcu wypowiada to, co jest niesamowite, drodzy, w tym 14 wierszu. On też wykona, co mi jest przeznaczone, a takich przeznaczeń jest u niego wiele. Job poddaje się w tym momencie. Mówi: Bóg wie lepiej. Bóg wie lepiej. Chociaż tego nie rozumiem teraz. Chociaż nie nadążam za tym, co Bóg czyni. Jest gotowy Panu Bogu zaufać. Dlaczego? Dlatego, że Job znał swojego Boga.
I miał świadomość tego, że mimo tego, co się dzieje w jego życiu, mimo oskarżeń jego przyjaciół także, on jest dalej ukochanym dzieckiem swojego Stworzyciela. On wiedział, że ten, który mu służy, jest nadal jego przyjacielem. Jest kimś, komu może zaufać, mimo tego, że tak wielu rzeczy nie rozumie z tego, co dzieje się wokół niego. Job ufał Bogu niezależnie od okoliczności, od sytuacji, w których się znalazł. I bez względu na to, co miała przynieść także przyszłość. Ale Job jeszcze ma coś do powiedzenia. 19 rozdział, drodzy. I tam wiersze 23 i dalsze. O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze, żelaznym rylcem i ołowiem wykute na skalę na zawsze. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go. Nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, tęskniąc za tym. Cała strategia Lucyfera, drodzy, jego oszczerstwa, taktyka, którą zastosował, to wszystko legło w gruzach. Motywy, dla których Job stał po stronie Boga, niezależnie od tego, co działo się w jego życiu, ile cierpienia na niego spadło, były czyste i całkowicie szlachetne. Charakter Boga został obroniony przez słabego człowieka, ale silnego wiarą. Bezwzględnie ufającego swojemu Stwórcy. Doświadczenie Joba pokazało, drodzy, że Pan Bóg nie musi kupować za pieniądze wierności swoich stworzeń. Szatan został pokonany przez słabego człowieka, który w najcięższych doświadczeniach swojego życia nie wypuścił dłoni swojego Stworzyciela. Trzymał ją nadal mocno. Nieraz i my, drodzy, możemy nie do końca rozumieć rzeczywistości, w której jesteśmy. Tego, co nas spotyka, czego doświadczamy. Ale jednego możemy być, drodzy, pewni. Bóg zawsze jest po naszej stronie i nigdy daleko od nas. Zapamiętajcie to, drodzy. Zawsze po naszej stronie i nigdy daleko od nas. Chociaż może nam się wydawać, że jesteśmy pozostawieni sami sobie. Dietrich Bonhoeffer, kaznodzieja niemiecki, młody człowiek, zamęczony przez faszystów, na ścianie celi, w której przebywał, napisał takie ciekawe zdanie, że dla niego w tych trudnych okolicznościach, w których się znalazł, nie tyle było istotne i ważne to, że on znał Boga, ale że Bóg znał jego. Sytuacje, okoliczności, cierpienie i ból, który mu towarzyszył. Jest takie piękne zdanie w Słowie Bożym, w Księdze Izajasza, które mówi, że w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Może zatem, kiedy przychodzą trudności, przychodzi cierpienie, przychodzi niezrozumienie, kiedy przychodzą czy spadają ciosy nieprzyjaciela, warto pozostać w tym ciszy, w tej ciszy, w tym zaufaniu i powierzyć swoje życie, swój los, dni, w których przeżywamy właśnie naszemu Bogu.